Przeddzień rozpoczynających się w Łodzi obrad 16. Plenum Komitetu Centralnego Partii członkowie centralnych władz partyjnych odwiedzili załogi ponad 40 fabryk i zakładów produkcyjnych w Łodzi, Pabianicach, Konstantynowie, Zgierzu. Cel tych spotkań, ściśle związany z tematyką plenum, które poświęcone będzie problemom dalszego umacniania przodującej roli klasy robotniczej w życiu państwa. Reporterzy dziennika od wczesnych godzin popołudniowych rejestrowali przebieg tych roboczych wizyt i spotkań. We wspólnych dyskusjach z przedstawicielami robotniczych załóg przejawiały się najistotniejsze problemy nurtujące ludzi pracy. To oczywiście tylko fragmenty tych wizyt, które zdążyliśmy przygotować do tego wydania dziennika. W niektórych z zakładów spotkania dopiero dobiegają końca.